Za nami pierwsze i ostatnie tegoroczne turnieje eliminacyjne halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie juniorów młodszych grup A i B, rozgrywanych w Rogowie i Gąsawie 17 grudnia 2022 roku. Dziękuję poznańskim działaczom, kibicom za przesłanie wyników spotkań obydwu grup. A oto wyniki grupy A. Warta Poznań AZS AWF Poznań 9-0, MKS Środa Wielkopolska, LKS Rogowo 2-7, Lipno Stęszew, Warta Poznań 2-9, AZS AWF Poznań, LKS Rogowo 2-12, MKS Środa Wielkopolska, Lipno Stęszew 5-8. A oto wyniki grupy B. LKS Gąsawa, Stela Gniezno 6-0, Grunwald Poznań, UKS, SP5, Swarek Swarzędz 3-3, Pomorzanin Toruń, LKS Gąsawa 4-5, Stela Gniezno, UKS, SP5, Swarek Swarzędz 0-5, Grunwald Poznań, Pomorzanin Toruń 6-2. A oto wyniki pierwszego turnieju halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie juniorów sezon 2022-2023 rozegranego w Gąsawie 18 grudnia 2022 roku. AZS Politechnika Poznańska Pomorzanin Toruń 6-1, HKS Siemianowiczanka Warta Poznań 3-6, AZS Politechnika Poznańska AZS AWF Poznań 2-3, HKS Siemianowiczanka, LKS Gąsawa 0-5, Pomorzanin Toruń, Warta Poznań 2-8. Już tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.